ostatnim czasie świdnicka policja zauważa zmniejszenie liczby wykroczeń związanych z przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego przez wszystkich jego uczestników. Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy zdradza nam, co jest tego powodem, podsumowując ostatnie kilka dni pracy świdnickiej policji. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy w ostatnich dniach przeprowadzili szereg akcji mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach naszego powiatu. Począwszy od ostatniej niedzieli, czyli od dnia 15 maja, aż do dnia wczorajszego przeprowadzane zostały akcje o kryptonimach prędkość, pieszy kontrapojazd oraz antypirat. Ta ostatnia akcja była wspólnymi działaniami policjantów świdnickich i wałbrzyskich i była prowadzona na drogach powiatu świdnickiego oraz wałbrzyskiego, głównie na drodze krajowej K35. Jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, to mamy do czynienia z ogólnopolską akcją pod hasłem Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Akcja ta skupia się przede wszystkim na egzekwowaniu tych przepisów ruchu, które dotyczą w bezpośrednim stopniu bezpieczeństwa pieszych oraz rowerzystów. Cieszy to, że tego typu akcje odnoszą pozytywny skutek w postaci zmniejszonej ilości zdarzeń drogowych. Sprowadza się to do tego, że o akcjach informujemy z wyprzedzeniem, głównie za pośrednictwem naszej strony internetowej, a to sprawia, że kierowcy, wiedząc o wzmożonych działaniach na drogach naszego powiatu, popełniają mniejszą ilość zdarzeń drogowych i ma to odzwierciedlenie w statystykach wypadkowości. Pamiętajmy o tym, że będąc uczestnikiem ruchu drogowego, niezależnie od tego, czy prowadzimy samochód, czy rower, czy poruszamy się pieszo, stwarzając zagrożenie na drodze, narażamy na niebezpieczeństwo nie tylko siebie, ale też innych. Często świadomość tego faktu wystarczy, aby uratować ludzkie życie. Bądźmy więc rozsądni.